Czas na jakże ostatnio znane w internecie słowa, czyli Artur, przyszykuj kadzidło. Czemu? Ponieważ zacząć musimy tu od ogłoszeń parafialnych. Mianowicie, jeżeli macie w zestawie 3 kółeczka, a brakuje wam głowy do Spidermana, no to mi brakuje kółeczek, a mam 2 głowy. No. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, serio, to nie jest pomyłka, otwarłem, moi drodzy, woreczek, wysypałem, przemacałem go 100 razy i tak to niestety u mnie wygląda. Więc jeżeli jesteś osobą, która ma 3 komplety kółeczek oraz 0 główeczek, no to coś nas, powiedzmy, łączy. Wiecie, Olkusz, gdziekolwiek mieszkasz, odezwij się w komentarzu, o ile nie będzie zaraz 30 takich ludzi. No bo tak jak mówię, coś nas tutaj łączy. No cóż, ja mam 2 głowy, ale moi drodzy, po kolei, bowiem wczoraj zdarzyło się coś ważnego. Nie chodzi mi tu o moje urodziny prywatne, bo te miały miejsce przedwczoraj, ale wczoraj też sobie świętowałem, żeby nie było, moi drodzy, nie myślcie sobie, ale wczoraj wyszły 2 magazyny, dlatego też nie miałem czasu właśnie na nakręcenie tego filmu, a są to Jurassic World w cenie 19,99. Tu się nic nie zmienia, już ostatnio się zmieniło, wszyscy nad tym ubolewamy. Warto wiedzieć, że jeżeli zbieracie wszystkie karty, no to tutaj dostaniecie chociażby właśnie tutaj tego głodnego Karnotaura. No i cóż, moi drodzy, niezwykłą zabawkę Lego Raptor plus pułapka, w środku oczywiście komiks, łamigłówki, zagadki, coś co nie zrewolucjonizuje waszego życia, ale kilka godzin fajnych emocji dostarczy. Na pewno jest bardzo fajny plakat, taki wiecie, z wymienionymi dinozaurami i jakąś skalą tu też zaprezentowaną. To mi się naprawdę podoba, bo lubię takie plakaty, nie tylko ładne, estetyczne, ale i właśnie jakieś, nie wiem, naukowe, coś dające nam w życiu, bym powiedział, zakręty, w sensie labirynty, łamigłówki, tak jak mówiłem. Czy jest konkurs? Nie widzę konkursu, więc chyba takowego nie ma. Jest natomiast na pewno, ja też wam bardzo do tego bym namówił zajrzenie, prośba do zajrzenia do nowych Friends, bo jak najbardziej warto, i zapowiedź przyszłego numeru, który jak wiem jest całkiem w porzo, przynajmniej mi się podoba. Dostaniemy tu 2 całkiem spore szyby, w ogóle inkubator, który będzie fajną, bawialną zabawką, oraz raptorka, no jakżeby inaczej, raptorka po raz kolejny, nie narzekam, chociaż faktycznie mogliby dać jakiś inny oddech małego dinozaura, chciałoby się, no już po tym czasie jednak coś innego dostać, i również zapowiedź karty, nim wkrótce przymierzymy się na moich szorcikach może, bo faktycznie jest to nowa, 8 seria, no i jeszcze drugi magazyn, jakim jest Spider-Man. Spider-Man, no to słuchajcie, jest to super okazja, ponieważ kosztuje 16,99, więc to jest jeden z niższych magazynów, który jeszcze został w tej cenie 17 zł, więc tym bardziej warto go rozważyć. Tym bardziej, jeżeli nie posiadacie Milesa Moralesa, czyli właśnie Spider-Mana w tej wersji. Ja go nie posiadałem, więc jest dla mnie gituwa jak najbardziej. Tutaj nie wiedzieliśmy, kiedy ten magazyn wyjdzie, no to mówię, wyszedł wczoraj i jest już w kioskach. Nie dzieje się w nim nic rewolucyjnego. Od zagadki, łamigłówki. O, tu była zapowiedź Harry'ego Pottera, który zresztą też na moim kanale się ukazał, mówimy oczywiście o tym, ale cały czas tutaj ten jeden polibarzek występuje, wy mi piszecie o drugim, a ja cały czas wszędzie, nawet na reklamach widzę ten jeden, pewnie jest bardziej cenny. Tutaj jak widzicie, akcja się dzieje, była Gwen, w ogóle te plakaty tutaj, tak jak mówiłem, tam są fajne, naukowe, a tutaj mamy takie estetyczne, ale też bardzo mi się podobają, również zapowiedź tych samych kart, które przed chwilą wam pokazywałem, oczywiście łamigłówki, zagadki, konkursu bym się nie spodziewał, a jest, no proszę, nie spodziewałbym się, a proszę, 4 zestawy tego typu może wygrać. Zapowiedź kolejnego numeru, no to właśnie tutaj spójrzcie. Dzisiaj w shortsach poruszałem ten temat. Jaka, kurde, gazeta? Gazeta to jest coś, co wychodzi codziennie, a magazyn to jest coś, co wychodzi cyklicznie. Tu właśnie napisane, kolejny magazyn, ale oczywiście śmiejemy, podśmiechujemy się tutaj, bo wiecie, ja często też coś przeinaczam, często specjalnie, a czasem niespecjalnie. Zresztą gazetki też nazywam gazetkami, oczywistym, że gazetki to nie są, śmiejemy się z tego, natomiast bardzo fajnie, bo prócz figurki dostaniemy tutaj całkiem spoko tutaj, prawda, ten ślizgacz. Czemu w ogóle ślizgacz? Się nie ślizgacz, lata. Fruwam, powinien być fruwacz goblina chyba prędzej, co? No więc super, jakby tej figurki też nie mamy. Jeszcze będą 2 płonące dynie bombowe i takie coś. Naprawdę nie mogę się doczekać, ale czekać chwilę musimy, ponieważ dopiero 27 kwietnia, no 3 miesiące przyjdzie nam czekać. Pytanie, czy to faktycznie będzie kwartalnik? Czy będzie się ukazywał częściej? No, moi drodzy, zobaczymy, przyjrzymy się, bo nie zapominajmy, że to jest odnoga, tak? Jest przecież Marvel magazyn, a tutaj mamy Marvel Spider-Man, więc właściwie mamy 2 Marvelowe. Dobra, nie traćmy czasu, bo wy czekacie na dodatki, przecież ja wiem. No i słuchajcie, Jurassic World prezentuje się naprawdę fajnie, bo dla mnie jest to taki, wiecie, poniekąd zabawialny zestaw. Gdyby tu jeszcze była figurka, mielibyśmy do czynienia z absolutnym mistrzostwem. Co się tutaj dzieje? No, mamy raptorka w ogóle w super tutaj ubarwieniu. Ja takiego raptorka jeszcze nie posiadałem. No i cóż, ma on tutaj wielką reklamę Playa na plecach. Jest jakby w ogóle super ekstra fajnie, że te oczka też tak to wyglądają. Tutaj ten listek trochę od czapy bym powiedział, ale okej, nie będę wybrzydzał oczywiście na darmowy listek, tak? No i tutaj w zabawie chodzi o to, że on pazerny chyta tego kurczaczka. W tym momencie spada mu tutaj oczywiście
łańcuch na głowę, no i uwięziony on jest, a bardziej złapany oczywiście do jakichś celów, pewnie tresury i tak dalej. No to jak mówię, jest to bardzo dobry zestaw, jednakże w cenie 20 zł chciałoby się, by była tutaj dołączona jakaś figurka. Innymi słowy, przecież niedawno dostaliśmy, ja z tego zestawu przerobiłem, wiecie, na ulowy klimat, bo tamto to był miesiąc ula, zestaw, gdzie mieliśmy figurkę, mieliśmy też jakąś zagrodę i tam też był dinozaur, ale tak jak mówię, była też figurka za to my hajs. Tymczasem tu dostajemy tylko tą pułapkę, co mnie minimalnie boli i jestem zdania, że ta figurka powinna tu być, bo inaczej to powinno być jednak w tej cenie trochę, jednak uważam, ciut tańszej. Jeżeli chodzi o Milesa Moralesa, to wiecie, no to już jest ciut lepiej. Oczywiście pomijam fakt tego feralnego koła, którego tutaj nie mam, ja sobie je dokupię spokojnie, czy to na moim sklepie, oczywiście, dobra, na moim sklepie nie dokupię, ale wy możecie wpaść i może tam będą te koła i dokupić, jeżeli macie taki brak, ale zapewne drugą nadmiarową główkę właśnie tam wystawię. No właśnie, dostajemy tutaj fajnego czarnego pająka, ja go posiadałem chyba dotychczas raz, a poza tym miałem w innych kolorach, w sensie w czarnym raz, więc teraz fajnie, że mi gdzieś tam dojdzie. Poza tym mówię, dyskorolka to olać, ale jest bardzo fajny Miles Morales, chociaż nie jestem wielkim fanem tutaj, prawda, tego nakrycia głowy, tego dokładnie kaptura, nie wiem, jakoś stare kaptury mi się bardziej podobały, to mi trochę wygląda po prostu jak fryzurka i pewnie jakby odpowiednio użyć wyobraźni, można by było tak sobie tu podziałać, że to jakaś taka, no dziwna jednak, ale fryzurka, prawda, nie wiem, jakoś mówię, jestem średnim fanem. Oczywiście mamy tylko jedną główkę z tyłu na druk, no bo jakże by tu mogły być dwie główki. Bardzo podoba mi się ten emblemat Spider-Manowy na plecach, to nadrukowany, w ogóle nóżki też fajne, że są dwukolorowe, a nie jednak jednokolorowe. Innymi słowy, naprawdę figurka prezentuje się na tyle okej, że jest absolutnie warta tej ceny. Tym bardziej nie zapominajmy, że ten zestaw, jeszcze tutaj z tymi dwoma gadżetami, jest tańszy niż ten zestaw. A jak wiemy, figurki to są te elementy, które jednak szczególnie z Marvela są dzisiaj naprawdę drogie, są naprawdę w cenie. Więc cena, za jaką możemy kupić ten magazyn, jest naprawdę opłacalna. I co tu dużo gadać, uważam, że obydwa dodatki są jak najbardziej okej, chociaż nad tym się trzeba trzy razy zastanowić, bo tak jak mówię, jeżeli macie luźne dwie dyszki, wam nie szkoda, jak najbardziej. Jeżeli jednak, wiecie, chcielibyście czegoś więcej, to nie oszukujmy się, chociażby przecież nowe zestawy zaraz z LEGO City wyjdą, jak chociażby ten traktor, który zresztą dwukrotnie był już u mnie na kanale, czy inne, gdzie wiecie, za 33 już idzie kupić jakieś fajne nowości, tam zdecydowanie tych klocków jest więcej. Innymi słowy, Ultrasi z Jurassic World pewnie to kupią i tak dalej, reszta się zastanowi. Gdyby była tu figurka, wiem, powtarzam to już chyba 17 razy w tym filmie, byłoby zdecydowanie lepiej. Tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo nie tylko 17 zł jest to cena, za jaką tej figurki nie dostaniemy po prostu, plus jeszcze kilka dodatkowych kloców, plus u mnie w przypadku główka, którą zaraz sobie wystawię właśnie na swoim sklepie i ona się sprzeda, więc kawałek tego magazynu jeszcze, można powiedzieć, jakby wróci do mnie z tej ceny. Także moi drodzy, obydwa magazyny od wczoraj są już w kioskach. Jeżeli wam się oczywiście podobają, no to wiecie co robić. Buciki na nóżkę, u mnie nie ma śniegu, czyli pewnie u was też. Pogoda sprzyja jednak, buciki drogę kupić, moi drodzy, i się cieszyć tymi magazynami. Tak jak mówiłem, są to ostatnie magazyny w tym miesiącu, także w lutym przyjdą następne, a w lutym, powiem szczerze, jak się przeglądając tam będzie naprawdę dobrze, więc koniecznie zostańcie na tym kanale, bo nie tylko magazyny, ale i zestawy, i to nie tylko Marvelowe, ale, Jurassic World chyba nigdy nie było. To nie zmienia faktu, że dinozaury były, więc wiecie, dzięki, że byliście. Bye!